Wyżej nie ma pan wyjść, tylko zdobywcy Mount Everestu. Cała reszta fascynatów innych dziedzin ma przed sobą ciężką pracę w drodze do sukcesu. Jak sprawy się mają z młodymi tancerzami, wyjaśniamy na przeglądzie tanecznym tegorocznego Jawora. Jak to jest z tymi postępami? Widzę, że zrobiłam większe postępy, począwszy od piruetów, po technikę, po rozciągnięcie, po akrobację. Jestem z tego bardzo zadowolona i myślę, że będą w tym roku jakieś sukcesy. Swoje umiejętności na scenie hali MCKiS-u we środę 29 marca prezentowały 43 zespoły taneczne. Rywalizowano w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Młodzi tancerze przyjechali z 11 miast ze Śląska i Małopolski. Jaworzno reprezentowało 12 zespołów. Zmierzono się z tańcem nowoczesnym. Jeden zespół zaproponował taniec towarzyski. Bez wątpienia taniec to dyscyplina niezwykle wymagająca. Dla leniuchów miejsca w nim nie ma. To mi daje satysfakcję. Bardzo lubię tańczyć. To jest moja pasja. I myślę, że dalej będę się rozwijać w tym kierunku. Zaczęłam tańczyć, jak miałam 7 lat w pierwszej klasie podstawówki i nie myślę na tym, żeby go kończyć, tylko będę się dalej realizować. Daje radość i to poczucie, że coś robisz i no jest fajnie się tańczy i jest fajne uczucie, jak się coś wygrywa, ale też jest tak, że czasami się nic nie wygra, ale też jest fajnie się tańczy. Każdy z młodych artystów ma swego ulubionego tancerza, ma też swój ulubiony program w telewizji. Jak się naogląda, to z chęcią będzie próbował doszusować do najlepszych. Wedle mnie najlepszy program w telewizji leci Taniec z Gwiazdami, ponieważ myślę, że tam aktorzy mogą się wcielić, no, nauczyć się po prostu tańczyć, jakoś współpracować ze sobą. Moim programem ulubionym, którym patrzę na co dzień, jest Weekend Dance i naśladuję tam Hannę Szychowicz. Najbardziej imponuje mi ta biurorka Ida Nowakowska, która tańczy różne style tańca. Na pytanie o poziom tegorocznego przeglądu młodzi tancerzy odparli chórem, że było mega dobrze. Z takim hura optymizmem się nie dyskutuje.